dwa dni ponad 100 wystawców, kilkaset ofert pracy, kilka tysięcy odwiedzających i konkursy z nagrodami. Tymi słowami Politechnika Poznańska zaprasza na 21 już Targi Pracy. Z pełną satysfakcją mogę powiedzieć, że targi są coraz większe. Dzisiaj mamy ponad 100 firm jutro i musieliśmy ograniczyć i zrobić drugie targi, czyli 18 października będą następne targi. Także to świadczy o dużym zainteresowaniu naszymi absolwentami. W ogóle zacznijmy od tego, że wszystko mamy w jednym miejscu. Możemy załatwić, dowiedzieć się z kilku firm od razu w jednym miejscu tak naprawdę, co nam oferują. Jest to nie tylko dla nas wygodne, ale też dla nich, bo przez to, że jest właśnie w jednym miejscu wiele tych firm, oni mogą w łatwy sposób spotkać się z osobami też, które niekoniecznie były zainteresowane ich produktami, ich firmą, ale też przy okazji podejdą. Także mi się wydaje, że oferta jest jak najbardziej dla obustronnej, dla pracodawców i dla nas szukających roboty. Myślę, że targi pracy właśnie takie organizowane przez Politechnikę są jak najbardziej pomocne dla studentów, bo to jest wyjście naprzeciw, gdzie studenci nie muszą sami szukać firm i ofert pracy i stażów. Mogą bezpośrednio skonfrontować się i dopytać pracodawców potencjalnych, tak, o wiele kwestii, które ich nurtują, więc myślę, że to jest jak najbardziej fajna inicjatywa dla studentów, z racji tego, że tak jakby no, mają możliwość zapoznania się z firmami, z ich ofertami. Fajna to jest inicjatywa, bo można znaleźć firmy, które na co dzień się nie reklamują z takim wielkim wow show, mamy takie i inne projekty, no i to jest też takie wyjście do studenta, nie? Że faktycznie kogoś poszukują, a nie piszemy wiadomości, licząc na to, że ewentualnie ktoś odpowie. Studenci zadają bardzo konkretne pytania, ja widzę różnice w porównaniu do poprzednich lat. Są bardzo świadomi tego, co chcą wiedzieć, gdzie chcą pracować. Jeżeli są to studenci pierwszego roku, to pytają, w jakim kierunku mają podążać, czy to, co wybrali, upewniają się, czy to jest właściwe. Jeżeli są to studenci z lat, absolwenci albo osoby, które zaraz będą kończyły studia, pytają o konkretne oferty pracy, co będą robić na takim stanowisku, czym się zajmują, jak wygląda praca w firmie. No i oczywiście osoby, które poszukują jakichś praktyk i staży, żeby zdobyć swoje umiejętności, jakieś nowe, żeby zdobyć też nową wiedzę na przykład. Więc może być takie trzy grupy zainteresowane. Chyba w tym roku jest na większą skalę, że tak powiem, to zorganizowane, bo tak widać, że jest więcej firm i trochę jakby to się rozbudowało. Szansa na sukces. Jak najbardziej szanse są bardzo duże. Staramy się w tym momencie pozyskać stażystów, którzy będą zainteresowani tym akurat, czym my się zajmujemy. I po takim stażu jak najbardziej chcemy nawiązać, przedłużyć współpracę i zaproponować konkretną pracę. Studenci są świadomi nie tylko dzisiejszego dnia i w związku z tym tutaj licznie przybywają, ale generalnie rzecz biorąc my pracujemy przez cały rok po to, żeby im zapewnić odpowiednie kontakty z otoczeniem gospodarczym, czyli w postaci staży, praktyk, no i potem dobrej pracy. Także te relacje już są bardzo często zawiązywane podczas właśnie odbywania tych praktyk i staży. To jest bardzo dobra rzecz i ci, którzy nie uzyskają, prawda, podczas tych wymienionych imprez odpowiednich relacji, to tutaj sobie znajdują pracę.